chwilę odbędzie się spektakl Rubinowe Gody. Powiedz, jaką rolę grasz w tym spektaklu? Ktosia, czyli człowieka, który robi całe zamieszanie. To jest rola, że tak powiem, z przesłaniem politycznym. I obecność polityka w odpowiednich okolicznościach zawsze sprawia, że dzieją się różne nieprzyzwalne rzeczy. Twoja rola jest określana jako ministra elekta. Powiedz, w jaki sposób właśnie ta postać znajduje się pod łóżkiem? Nie wiem, czy mogę zdradzić, bo tam widzowie będą pewnie chcieli zobaczyć spektakl, więc... No ale generalnie może tak. To, że polityk znajduje się pod łóżkiem, zawsze pachnie jakimś skandalem obyczajowym. To tyle mogę powiedzieć. Czy mógłbyś zdradzić nam tajemnicę, skąd właśnie pomysł na stworzenie tej sztuki, tego przedstawienia teatralnego? No pomysł nie był mój, ja jestem aktorem, który dostał propozycję zagrania, natomiast znam autora, bo on przyszedł tutaj do Sylwestra, do drugiej strefy z tekstem i no musielibyście go zapytać, ale wydaje mi się, że pomysł się sam nasunął, bo to jest bardzo współczesny, bardzo życiowy tekst, który gdzieś tam zahacza mniej lub bardziej o nasze aktualne wydarzenia i polityczne i sytuacje w kraju ogólnie. Także myślę, że po prostu obudził się i powiedział, okej, napiszę coś, co mu przyszło do głowy. To nie jest wydumany tekst. Życie, tam jest wiele cytatów nieoczywistych, ale cytatów z życia i ze sceny politycznej i obyczajowej, także widocznie autor jest dobrym obserwatorem. Po prostu spisał to, co się dzieje w odpowiednich konfiguracjach. Tyle. Nie mogę nie zapytać, jakie ma przesłanie właśnie to przedstawienie? Powiedziałeś, że ma właśnie to zaplecze polityczne. Zaplecze albo, nie wiem, tą drugą twarz. No tak, siłą rzeczy. Jakie przesłanie? Przesłanie jest takie... wymyślam na gorąco, nie mam przygotowanego. Przesłanie jest takie, że zanim rozgościsz się w hotelu, najpierw zajrzyj pod łóżko, a po drugie, zanim umówisz się na schadzkę, sprawdź, czy jest tylne wyjście. Jeżeli chodzi o twoje życie osobiste w kontekście danego przedstawienia, czy na tyle dobrze znasz swoją partnerkę, ewentualnie żonę? Wiesz co, no, jestem dosyć krótko w związku, więc... ale ufam absolutnie. Jakie było pytanie? No właśnie, właśnie. Ponieważ mam na uwadze tutaj fabułę dzisiejszego przedstawienia, czy na tyle dobrze znasz swoją partnerkę, aby jednak wszystko o niej wiedzieć? Powiedział, że krótko jesteś z nią. Wersja oficjalna jest taka, kochanie, ufam ci bezgranicznie, wiem o tobie wszystko i kocham cię. Tak naprawdę, no nie wiesz co, no, każdy z nas ma jakieś tajemnice, no, więc nie da się tego jednoznacznie i od razu poznać. Myślę, że się ludzie poznają w takich ważniejszych aspektach, to, że ktoś kiedyś robił coś wcześniej w życiu i nie ma to wpływu na nasze sytuacje, jeżeli nie ciągną za błogona tak zwanego. Jest wszystko odcięte, pozamykane, to nie ma co zaglądać w przeszłość. Czy twoim zdaniem teatr w obecnych czasach jest trendem? Ja mam trochę zły punkt, przyzmat, wiesz, bo ja jestem zainteresowany żywo teatrem, jako że jestem aktorem, więc ja zaglądam, bo mnie to ciekawi, bo dla mnie jest to medium, które odbija rzeczywistość w taki w należyty sposób, więc ja czerpię z tego często. Czy jest modny? Czy coś, co ma, wiesz, tyle tysięcy lat, może być modne? Myślę, że tak, bo to jest ciągle odbicie rzeczywistości. Rzeczywistość się zmienia i teatr się zmienia wraz z tym. Więc wystarczy lekko formę dopracować, wystarczy... Zmieniają się trendy, zmieniają się formuły, zmieniają się stylistyki w teatrze, tematy. W związku z tym mam nadzieję, że... Wiesz, zmienią się sceny z zaplecza, zmieni się wizualizacja. Natomiast aktor na żywo, grający i opowiadający historię, nie powinien się zestarzeć, według mnie, dopóki nas nie zastąpią androidy.